W drugim dniu szóstej edycji Red Bull Konkurs Lotów zaprezentowały się na molo południowym ekipy konstruktorów latających machin. Zawodnicy byli oceniani za kreatywność, prezentację zespołu na rampie i oczywiście za długość lotu, która w jednym przypadku wyniosła 0,0. Było mnóstwo śmiechu, zabawy i niezrozumiałych ocen jury. Padł również rekord Polski w długości lotów, ale o tym później. Zawody zainaugurowała grupa akrobatyczna Flying Bulls, czyli latające byki. Grupa wystąpiła w składzie F4U4 Corsair, B25J Mitchell, P38 Lightning i T28B Trojan. Podobnie jak wczoraj zaprezentował się mistrz świata Red Bull Air Race Łukasz Czepiela. I teraz figura autorotacyjna. Pilar obraca samolot według dwóch osi podłużnej i według osi skrzydeł. Ten samolot wbrew pozorom łatwy jest w pilotażu, ale ciekawostką jest to, że bardzo trudno jest nim lądować. Jest w rodzaju takiego toru, oczywiście latającego. To naprawdę dużo śmiechu na nasz mały formacji dwóch samolotów. W jury znalazły się znane nazwiska sportowców, muzyków, aktorów i dziennikarzy. Wśród nich Adama Małysza, Filipa Heizera, Andrzeja Bargiela, Łukasza Czepieli, Natalii Nykiel, Beaty Sadowskiej i innych. Dziś głównymi bohaterami byli konstruktorzy latających maszyn i ich piloci. Było wiele ciekawych pomysłów, choć nie zawsze wszystko szło po myśli zawodników. Nad bezpieczeństwem w wodzie czuwali nurkowie, łodzie i skutery, które zabierały zawodników i czyściły wodę z resztek konstrukcji. Na telebimie wyświetlano długość lotu, oceny za kreatywność, prezentację zespołu i aktualnie zajmowane miejsce. Jurassic Dino! Jak to wygląda, to widzę, że właśnie moi drodzy, czy wy gotowi jesteście za swój występ? Chyba tak, tutaj jest dobrze, dobrze, że masz para, bo to się może przydać rzeczywiście. No to, dobra, kolega ma nawet tutaj... 8 metrów, rekonstrukcja w najwyższym punkcie. Ja teraz tutaj niezbyt dobry, mocny, a na mały zawsze boi się o tę załogę. Wreszcie ruszyli, 10 metrów pokonali, jest 120. No i teraz siłą rozpędu, niech leci
10, jak się domyślam. Okej, same dziesiątki, poproszę wielkie, wielkie brawa. Krystian, 17 i 6, rekord krajowy, tylko chciałbym przypomnieć, moi drodzy, że to jest nowy rekord w międzynarodowej historii Red Bull Konkurs Lotów. Piękny i będzie to przepiękny lot, ale proszę szybciej, bo nie ma wszelkiej siły. W przerwie widzowie mogli podziwiać akrobację na niemieckim śmigłowcu Bolkow BO-105. Tabela wyników co chwilę się zmieniała, ale czołówka się już wytworzyła. Przeza! Mr. Babile!
Kolejną przerwę wypełniły pokazy akrobacji latających byków. Czasu ich wytwarzania konstruktorzy stwierdzili, że wrócą do tej wersji z pełnym oszkleniem ziołu tego samolotu. Załoga dwie osoby poleciało. Kto będzie masz na imię? Kasia. Kasia. Mimo zdobycia wspaniałego rekordu Polski, latająca kotwica zajęła aktualnie 10. miejsce. Wczoraj mieliście okazję słuchać przepięknych dźwięków. Ilu? No, chyba sobie z nas żartują. No właśnie, trzecie, dobra, to jest nasze. Podium na razie, czwarte miejsce. Bobolo, piąte. Mr. T-Van. Niebezpiecznej wyprawie towarzyszy kierowcy kucharz. Bardzo nie martwony, ten tu zielona dziewczyna ma wyjścia. To osób. I filarem podąża tajemnicy do tego. Cóż za fantastyczna lotnia. Teraz lekko, dostojnie, jakby prowadzili kobiety do szuba. Prawdziwy wąsi, ale Adaś. No dobra, fajnie, że z nami jesteście. Wioski 5 metrów do rozbiegu, wylicie! Ile jest to?
na bieżąco w tym hangarze w Repraza, więc jak się ten... Na zakończenie z widzami pożegnały się latające byki. No już mamy informację z powietrza, że są w strefie pokazu. Proszę o zezwolenie na... Widzieli już swój przelot latający byki The Flying Bulls w pożegnalnym przelocie. To będą tutaj na miejscu, gdzie tam jeszcze przez kilka chwil. Pokazu. Mamy tutaj wieżę kontroli lotów. Państwo jej co prawda nie widzą, bo jest troszeczkę ukryta, ale tam są kontrolerzy lotniczego lotu. Tacy, których spotykamy na normalnym lotnisku komunikacyjnym, oni kierują tutaj ruchem w powietrzu. Wydają